Dzień dobry, witam was po raz ostatni w Kubku Głowym, Kubku Rdzeniu. Dzisiaj się trochę pomęczymy z Kości Królem. Tu powinien być nowy boss, nie? No, tu trochę jakby wystaje tak odrobinkę. Tylko który był nowy, tu przy dyszce? A to nie jest praktycznie to samo? Czekaj, na razie to się nie różni zbytnio niczym. Tylko tam nowy boss jest. Czekaj, czy wszystkie te bossy są takie same? I on po prostu dorobił jednego bossa? Czekaj, czy on tak robił? Mógł tak robić. Dobra, masz ulcikiem? Czyż nie, mogę zachować następnych! Czekaj, czy te ulty się zużywały, czy się nie zużywały? Już nie pamiętam. Dobra, jedyneczka i będzie safe. Super. Znowu trójeczka. Tam przy dyszce to było chyba. Ten nowy boss. Musimy go obczaić. No, jeżeli jest jedyną nowością tutaj, to na pewno. Nie no, myślę, że też ostatnia walka będzie inna, ale kurde, no myślałem, że każda walka tutaj będzie jakoś zmieniona, to chociaż trochę podkręcona. A, dobra, to był S. Straszny S. Szczególnie z bombą dymną. Z bombą dymną nawet nie trzeba tam skakać na górę, no. Nie no, mordeczko, jak zmieniasz bossa, to zmień całego. O, dobra, zachowały się karty. Już dawno tutaj nie grałem. A czekaj, on nie był jak gdzieś na początku? Czy ty, chłopie, przelosowałeś ich? Ja cię chyba po prostu zultuję. Ale to nie wystarczy, nie? No, myślę, że prawie wystarczy. To nie jest większe trochę niż było? Chyba tego go się utrudnił. Albo po prostu za długo nie grałem. Dobra, cool. Ty masz dużo życia. Boże, ja zaraz drugiego ulta załaduję. Nie! Dobra, przyda się jeszcze. Ej, co? To dlatego, że ja przyszedłem drugą stronę, czy... Jak? What? Ej, no! Knoju! Dlatego go nie lubiłem, dlatego go nie lubiłem. Ale czekaj, on jest zmieniony? Czy po prostu aż tak źle mi poszło? Nie, po prostu bomba dymna to jest tutaj taki game changer. Absolutnie. On szybciej strzela chyba. Czyli jednak są trochę zmienieni? Ty, małpka była na końcu! O! Jednak jest zmienione. Ale czekaj, a to jest... Tylko jeden żetonik? Ej, to wiruje dookoła, jakoś. Czekaj, co? On chyba strzela albo wiele, albo kilka, dwa wirujące. Nie! Weź kość tu po prawo może, co? Po prawo bardziej. Nie. Boże, nie zno... Boże, nie znoszę gościa, ile można tutaj żyć? Życie jest do bani, weź gościu zniknij. Po co ci to wszystko? Na co się męczyć? Dobra, nie chcę mi się gościa bić. Weź mi wylosuj kogoś lepszego. O nie, żadna jedynka. Retraj. On zawsze robił takie dźwięki? Ult. Zdecydowanie ult. Na sam start. Co ty, chłopie? A ja myślałem, że tu się niczym nie różni. Na początku tylko tak jakoś było to samo po prostu. O. Pyk. Nie! Dobra. Nie! No. Za dużo tego jest wszystkiego. Nie, bo ja po prostu próbuję się przez nie wcisnąć, no. Ominąć dwóch naraz na przykład. To nie ma sensu. Czy wy musicie jeszcze żyć? Naprawdę? Ja pierdzielę. Dwa razy już obrywałem. No chłopie! Przecież już dwa ulty walnąłem! Co się dzieje? Ile to ma życia? Wow! Wow! Ósemka, daj coś ładnego, daj coś ładnego. Chcę dojść do tej dyszki! A, to było to! Dobra, to jest łatwe. Przynajmniej powinno być. Bo nie wiem, co zmienili. Pyk, nie. Siup. Pyk, dobra. Ziom. Znikasz kiedyś? A. Trzeba skoczyć po prostu. Ej! No kurde! Podejrzane, że on zawsze ma serducho ten nowy. Czy on będzie jakiś trudny? Tak, w sumie to ja mógłbym to już skończyć tak właściwie. Ale nie no. Walimy trójeczkę i lecimy na nowego bosika. Może nie oberwę? Chociaż trochę w to wątpię? Kim pan jest? O! A ty działasz w jakiś spo... O!
A ty jakoś ostrzegasz, kiedy będziesz tak strzelał? Tak, on się otwiera po prostu. Dobra, to wystarczy robić tak chyba? No. Ej, nie masz portretu. Czekaj, czy ja nie byłem w stanie tak właśnie przelecieć przez niego, po prostu unikiem? Nie no, wolałbym chyba nie. Ty, ale fajnie, że dodali nowego ziomka. Ciekawe w ogóle jak to zrobili, bo jakby szperałem trochę w tych plikach, już trochę robiłem. W sumie muszę wam pokazać. Bo ogólnie miałem pewne problemy. Głównie to chciałem się dowiedzieć, jak zrobić coś takiego, żeby na przykład jakąś platformę gdzieś dodać do jakiegoś poziomu. Bo to normalnie nie jest tak dostępne w kodzie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, więc szukałem kogoś, żeby tutaj czasami pozadawać jakieś pytania. Nikt się nie odezwał. Napisałem do twórcy Geomoda i MasterQuesta. I on powiedział, że nie wie. Także nie wiem. Chyba będę musiał napisać do ludzi od Capcora właśnie, bo oni tu chyba jako jedyni tak naprawdę mocno zmienili tych bossów. Bo no dobra, może trochę ambitnie, ale ja tu chcę dosyć mocno to zmienić. I to tak mocno. Każdego bossa przerobić tak, że po prostu jakby wszystkie te mody są takie same praktycznie. Ziemniak zawsze bije tak samo, jakoś wolniej, szybciej, co... Dobra, czekaj, to jest dobre. Wolniej, szybciej, no praktycznie to samo. U mnie on robi ścianę i co druga ściana ma właśnie do odbicia. I tutaj jakby on ma tak zawsze ziemniaczek, że ostrzela trzy serie. Coraz szybciej. I ta trzecia seria... Oj, tu już nie jesteś w stanie tak po prostu za każdym razem na podłogę spaść. Także tu już trzeba się bawić mocno. Myk. Tu do odbicia, tu na ziemię, pyk. I pyk. Zlagowane, bo to na laptopie było. Ale właśnie coś takiego chcę zrobić, nie? Nie, ale serio, jakby zmiany w na przykład takim MasterQuestie, to jest praktycznie nic. Albo na przykład towarzysz Mango ostatnio, znaczy no ostatnio, dla mnie to 6 godzin temu, zmontował streamy z Capkaizo. To też jest kolejny modzik. Jak zobaczymy sobie Slime'a, to jego główną zmianą jest to, że on jakby jest w stanie zrobić taki krótki skok. Bo normalnie Slime też ma taki długi i krótki skok, tylko ta różnica jest niewielka. Wiecie, ile jest roboty, żeby zrobić takiego bossa? Taką zmianę? Zmieniasz jedną czy dwie liczby. Dosłownie. Glucik ma coś takiego, że jesteś w stanie sobie wybrać poziomą prędkość, pionową prędkość, grawitację i tam jeszcze sporo innych rzeczy tak bardzo łatwo. Co prawda ten ziemniaczek to też było, nie wiem, z 10 linijek kodu. Najgorzej jest po prostu ogarnąć, co gdzie jest, co jak działa. Rzeczy w stylu, którą animację odpalić, żeby się obrócił podczas uderzenia. Slime. I to jest coś, nad czym właśnie kminię, bo zmieniłem całkiem sporo, tylko teraz on czasami po prostu uderza w złym kierunku. Oj, tu trzeba szybko. Dobra, git. O, leży, dobra. Chciałem, żeby on jakoś szybko uderzał, chyba? I zamiast tak jakby ustawiać programowi taką notatkę, że jak skończysz obecną animację, to weź, zacznij animację ataku w tą lub w tą stronę, to ja biorę od razu, skipnij animację i zacznij nową i atakuj. Problem w tym, że notatka, nazwa animacji to jest co innego. I teraz muszę ogarnąć, która animacja się jak nazywa. No, świetnie to zrobiłem. Bo jak źle wpiszę nazwę animacji, to potem kolejne się nie zrobią. I po prostu boss się zepsuje i będzie stał w miejscu. I się patrzył w ziemię. Także tak, najwięcej roboty z modowaniem. To jest tak właściwie ogarnianie, co jak działa, jak do czegoś się dostać. Jak coś dokładnie się nazywa. Przynajmniej w przypadku Cupheada. Ale zrobię to, zrobię. To jest ambitny projekt, ale zrobię to. Nie! O! Czekaj, co? Dobra, byczku! Teraz mam 6 HP. Co powiesz teraz? Pyk, pyk, o Jezu. Dobra, pyk, tu. No spokojnie. A ty! Można przez niego przejść, można przez niego przejść. Tylko trzeba uważać na te kuleczki. Ej, źle to zrobiłem w złym momencie. Aj. I myślę, że w mojej modzie wezmę wywalę po prostu bombę dymną. W sensie zrobię coś takiego, że jak masz bombę dymną, to robisz wtedy jakby practice mode. Masz dużo HP i zadajesz dużo obrażeń, tak wiecie, do po prostu ćwiczenia bossów, nie? Bo bomba dymna tutaj jest, no, często za mocna po prostu. Jak na przykład jest ten królik, co nie? I ten atak, że on cię otacza dookoła, to jest bardzo ciekawy atak. Trzeba szybko zareagować, w odpowiednie miejsce skoczyć. Bomba dymna, klikasz shifta, koniec. Dlatego bombę dymną zamienię i robię to na najnowszej wersji Cupheada, tak? Że będą bronie z DLC-ków, będą bossy z DLC-ków i nie wiem, co zrobić z czarką. Bo ona też jest trochę za mocna, nie wiem, czy ją zostawić, czy też coś z nią zrobić. Chyba po prostu ją zostawię. Dobra. Pyk, 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 pyk,
Pyk, pyk, czu... Myślałem, że to się nigdy nie skończy. Masz, gościu! Ale ja nie... Zawrotowo nie powinienem bić. Pyk. Pyk. Trzeba było zrobić unik po prostu. Dobra, po graniu w tego ziemniaka to już wiecie. A! Można zrobić tylko raz unik. Ja... Tylko raz można zrobić unik. Ej, ale co jeżeli dwa razy będę miał taką odległość wielką? Ano tak! Przecież można walnąć mini ulta. Można atak specjalny walnąć po prostu. I zostanę wtedy w powietrzu. Całkowicie o tym zapomniałem. O nie, dobra, wychodzę. Nie, no żartuję. Czekaj, no tego uniknąć, tak? Pyk. Nie, a powinienem trochę poczekać. Przed przeskoczeniem na drugą stronę. Tak. Tu w prawo i teraz na środek. Aha! Lecisz do mnie? Nie, zostajesz tam. Skupany. Jak ten... Ale unieruchomiło mnie dziadostwo, przybiło mnie. Dobra. Gdzie lecisz? Tu. Dobra. Zniknij. Zaraz będzie drugi ult, to wtedy znikniesz, co? Gdzie leci? No! Looks like you could use some fresh air. Nawet mi nie pów. O mój Boże. Here we go again. Ale to jeden i drugi obrywa, czy jak? Czy, nie wiem. W sensie... Jeden i drugi ma takie białe, że obrywa. Ale oni mają jakieś wspólne życie? Czekaj, nie. Ten obrywa. A ten? Ten nie ma takiego białego. Aha! Czyli tylko ten po lewej ma hitboxy. Myślałem, że jak walę ultem, to walę jednego i drugiego naraz. Oni jakieś wspólne życie mają. Jak oni to zrobili? Chcę zrobić coś podobnego. No tylko ten po lewej obrywa. Ale ten po prawej miał animację śmierci. To ułatwia sprawę. Jak nie bijesz złego gościa, to bardzo ułatwia sprawę. O mój Boże, nie. Dobra, on se strzela. Oj, duszek. Jeszcze był. Pamiętam go. Ty, ale ty dużo masz tu rzeczy. Kolego. Nie! Boże, zostanę z jednym HP na bossa. Nie zostanę z HP na bossa. Wiecie, co było ciekawe? Jakby dało się tutaj u niego pominąć wszystko, ale kiedy pominiesz wszystko, to wtedy dostajesz sekretną fazę jakoś. Albo jeżeli nie pominiesz nic i każdego bossa po kolei zrobisz. Kurde, nie mogę sobie dawać pomysłów, bo potem będzie mnie kusiło, żeby je zrobić. Co się... miałeś polecieć tam dalej! Boże, miałeś polecieć dalej i nie lagować. Czy zamiast lecieć po bossy z życiem, nie lepiej byłoby czasami lecieć po bossy najłatwiejsze? Na przykład taka balerina. Nie ma opcji, żeby od niej oberwać. Dobra. Dwójka. I znowu dwójka. Nie wiem, co by się stało, jakbym... O kurde. A tu jeszcze będą karty, myślałem, że to już koniec. Ja pierdzielę. Dobra, trzeba korzystać z tych mini ultów teraz. Pyk. Dobra, cool. Ale ja mam full ulta teraz. I trzeba go użyć. No, jest problem teraz. Pyk. Dobra, cool. Nie zabijaj, please. Pyk. Dobra. Cool. Teraz będzie kolejny ulcik i chłop powinien paść. Tak myślę. Dobra, nie przypominajcie mi, że mam ulta, tak słyszę. Dobra, jest. Jeszcze nie leżysz? Dobra, leżysz. Nice, nie, spoko. Jakby niektóre bossy mogły być trochę bardziej zmienione, ale to, że jest nowy boss, fajno. HP bonus 0? Czekaj, co? Jak to działa? Tutaj, u niego. Czy nie było normalnie? W sensie, że tyle ile masz HP, taki masz bonus? Czy co, czy ja musiałbym go przejść mając 6 HP, żeby to wymaksować? No ale dobra, to kończy Capcora. Rozwaliliśmy każdego bossa w Capcorze. Jak się następnym razem zobaczymy w Cupheadzie, to myślę, że to no, będzie już jak zrobię tego moda, czyli to będzie... Nie wiem, może powiedzmy bezpiecznie w październiku. Może we wrześniu dam radę. O ile mnie to wszystko nie przerośnie.
Także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że seria wam się podobała. Do zobaczenia i siema!